Bazyliszek. Dawno, dawno temu w grodzie Kraka nad Wisłą mieszkał wdowiec Sławoj z dwójką rezolutnych dzieci, Mikołajem i Marcysią. Miał on swój kram z pamiątkami na starym rynku i od rana do wieczora zajmował się handlem. Dzieci bawiły się w uliczce przy krzywym kole, gdzie znajdowały się ruiny zburzonego domu. Sławoj surowo im tego zabraniał. Mówiono, że przez piwnicę budynku można się dostać do lochów, które biegną pod Wawel i że miejsce to upodobał sobie potwór zwany Bazyliszkiem. Każdy, kto na niego spojrzał, umierał od tego widoku, ale dzieci nie bardzo wierzyły w te opowieści. Tego dnia Marcysia i Mikołaj jak zwykle wybrali się na krzywe koło. Po drodze spotkali Zbyszka. Płatny Sześciwor opowiadał mi, że widział jakichś ludzi schodzących wczoraj do lochów, powiedział chłopiec. Chodźcie tam ze mną. Poprowadził Mikołaja i jego siostrę za sobą. I tak we trójkę zeszli drewnianymi schodami do piwnicy. Potem ruszyli dalej, mijając różne stare sprzęty, zasnute pajęczynami i kurzem. Jak to dziwnie, szepnęła dziewczynka do brata. Wracajmy. W tym powietrze rozdarł przeraźliwy ni to gwizd, ni to syk i oczom zdumionych dzieci ukazał się potwór. Jakże strasznie wyglądał, pół kogut, a pół wąż. Stał na wysokich, kosmatych łapach, przebierając w miejscu ostrymi pazurami. Jego koguci kadłub pokrywały czarne, nastroszone pióra, a wyłupiaste, okrągłe oczyska po obu stronach małej główki jarzyły się czerwienią i żółcią. Ratunku! Krzyknął przerażony Zbyszko i chciał się rzucić do ucieczki. Potwór natychmiast obrócił się w jego stronę, a sowie oczka skierowały się na chłopca ze złością. I to spojrzenie wystarczyło, by Zbyszko padł jak rażony piorunem na ziemię. Psst! Mikołaj pociągnął za sobą Marcysię i oboje schowali się w ogromnej starej szafie. Delikatnie przyciągnął do siebie drzwiczki. Zginiemy, szepnęła dziewczynka ze strachem, po czym wtuliła się w ramiona braciszka, ale on począł jej cicho mówić. Szewc Waldek opowiadał mi, że Bazyliszka zabije ten, kto wejdzie do podziemi, obwieszony zwierciadłami. Gdy potwór spojrzy na niego, zobaczy samego siebie i umrze od tego widoku. To nasza jedyna szansa na ratunek. Ale skąd weźmiesz lustra? Zdziwiła się siostra. Znalazłem jedno. Mówiąc to, brat wskazał jej duże zwierciadło zawieszone na drzwiczkach szafy. W tej samej chwili usłyszeli zbliżające się ciężkie kroki. Chwyć lustro z jednej strony, polecił siostrze Mikołaj. Znienacka oboje wyskoczyli z szafy, trzymając je przed sobą. Okrutne oczy zerknęły na dzieci, ale one tak sprytnie pokierowały zwierciadłem, że oto Bazyliszek spojrzał sam na siebie i przeraził się z swego odbicia. Runął na podłogę lochu, przeraźliwie skrzecząc. Uciekajmy! Marcysia i jej dzielny braciszek popędzili w stronę wyjścia. Tu czekali na nich szczęśliwi ojciec i matka, a także mieszkańcy krakowskiego grodu. Kilka dni później na starym rynku odbyła się piękna uroczystość. Mikołaj i siostra otrzymali od króla sakiewkę pełną złotych dukatów oraz list z podziękowaniem za zabicie potwora.